Zamek Czocha został wzniesiony na przełomie wieków XIII i XIV, między latami 1241-1319. Pełnił funkcję strażnicy granicznej na pograniczu Łużyc i Śląska. Na początku składał się ze słupa i wieży zainstalowanej w miejscu, w którym znajduje się sala rycerska. Zbudowany został na górze granitowo-gnejsowej, którą porastały gęsto drzewa cisowe. Stąd nazwa Góra Cisowa. Zamek według trzech niemieckich badaczy końca XIX i początku XX wieku wybudował albo Rut von Bieberstein, albo Wacław I król czeski, bądź książę piastowski Henryk I Jaworski. Zamek posiada obszerne warowne podziemia. Te podziemia zostały potwierdzone w wielu publikacjach przed II wojną światową, a także w prasie polskiej z okresu 1945-1949. W 2015 roku potwierdzono je na podstawie dokumentacji budowlanej Zamku Czocha, wykonanej przez Bodo Ebharta w 1917 roku w Berlinie Gruenewald. Spośród około 40 tajnych przejść na zamku dzisiaj dostępnych jest 18. Niemiecka książka z lat 30. pod tytułem Dwóch chłopców i dziewczyna ukazała sposób uruchamiania niektórych przejść. Kto rządził zamkiem przez stulecia? Są to chronologicznie Rut von Dohna, Rut von Klacks, Rut von Nostitz, Rut von Uechtritz. W 1909 roku Bolko von Uechtritz sprzedał zamek za 1,5 miliona marek w złocie Ernestowi Guetschowowi. Geczał wyjeżdża do Anglii, a następnie statkiem Barbarossa wypływa do San Francisco, gdzie zostaje dyrektorem generalnym firmy Michaliczkę. Tam też poznaje swoją przyszłą żonę, Józefinę Elżbietę Michaliczkę, córkę współwłaściciela fabryki. Z Józefiną Ernest bierze ślub w 1894 roku. Po kilku latach rodzina Guetschowów wraca do Niemiec i osiedla się w Dreźnie, gdzie Geczał zostaje dyrektorem generalnym firmy Jasmadzi Werke. W 1909 roku Geczał po zakupie zamku zleca przebudowę Bodo Justusowi Ebharttowi, który jest jednocześnie nadwornym architektem króla Niemiec Wilhelma II. Przebudowa zamku kosztuje 4 miliony marek w złocie. Suma za zakup i przebudowę to 5,5 miliona marek, czyli współcześnie około 230 milionów złotych. Przebudowa oficjalnie trwa od 1909 roku do 1916 roku. Tak wynika z treści kosztorysu wykonanego po modernizacji przez Bodo Ebharta. Zamek zyskał nowy eklektyczny wygląd łączący styl romantyczny, gotycki i renesansowy, choć wprawne oko znajdzie też tutaj barok, manieryzm oraz secesję. Po przebudowie rodzina Guetschowów wprowadza się na Zamek Czocha. Zaczynają tu też trafiać wspaniałe zbiory dzieł sztuki, meble, obrazy, ikony oraz książki. W 1917 roku, po wybuchu rewolucji październikowej w Rosji, na zamek zaczynają zjeżdżać także przedstawiciele emigracji rosyjskiej, która ucieka przed czerwonym terrorem. Dlaczego zjeżdżają na Zamek Czocha? Jest to efekt wcześniejszych kontaktów biznesowych z Guetschowem jeszcze sprzed I wojny światowej. Za schronienie płacą pieniędzmi, a jak one się kończą, płacą przywiezionymi dziełami sztuki. W 1919 roku Ernest Geczał zostaje dyrektorem generalnym fabryki Ludwig Spitz w Berlinie, produkującej maszyny liczące. Geczał miał też fabrykę maszyn liczących w Gdańsku o nazwie Gatschow Company. Wiemy także, że miał bardzo duży wpływ na Spitza i produkcję maszyn liczących. Ernest Geczał wzbogaca swoją kolekcję także o zakupy na różnych aukcjach dzieł sztuki. Stan niczym niezmąconego spokoju na zamku trwa do końca stycznia 1945 roku. Pod koniec stycznia Geczał zbiera swoją służbę na sali rycerskiej i każe im oddać wszystko bolszewikom, kiedy przyjdą na zamek, mówiąc przy tym, że zabiorą drobną cząstkę skarbów zamku. Ernest Geczał ucieka wraz ze swoją rodziną przed Armią Czerwoną do Drezna. Tam przeżywa nalot dywanowy i następnie ucieka do Bad Wildungen, gdzie 27 marca 1946 roku umiera. Na początku maja 1945 roku
Do zamku wchodzi oddział 53. Dywizji Piechoty, który nie robi zamkowi większej szkody. A potem ziemie zachodnie przejmuje państwo polskie. Na te ziemie jednak najpierw przyjeżdżają szabrownicy, którzy rabują co się da. Władza ludowa, zajmując ziemie zachodnie, rewindykuje dobra niemieckie, rewindykuje także dobra zamku Czocha. Potem dotyka zamek Czas, w którym utworzono tu państwowe gospodarstwo rolne i na to nasadza się jeszcze pobyt na zamku Greków, którzy uciekają z Grecji przed wojną domową. W 1952 roku zamek przejmuje Wojsko Polskie i zamyka ten obiekt przed postronnymi, tworząc w nim wojskowy dom wypoczynkowy. Ten stan trwa do 1996 roku, kiedy to obiekt przechodzi pod władanie AMW Rewita. Do winiarni prowadzą schody z wycięciem półkolistym. W niej znajdują się trzy tajne wyjścia prowadzące do restauracji i kawiarni, a kiedyś komnaty myśliwskiej, gdzie znajduje się znak masoński, cyrkiel i węgielnica, poprzez zapadnie i do sali łączności. Wszystkie wyjścia z winiarni były kiedyś zabudowane drenami melioracyjnymi, które widzimy dzisiaj, a które miały odgrywać rolę stojaków na wina po remoncie kapitalnym, jaki miał miejsce na zamku pod koniec lat 70. Dolna część wyjścia do sali łączności czeka na dalsze odkrycie. W winiarni stoi autofrigor, maszyna chłodząca, której charakterystykę najdobitniej oddaje zdanie z jej specyfikacji. Otrzymujemy cudownie czyste powietrze wolne od bakterii. Odkryta została dopiero w 2011 roku. Zamurowana była także drenami melioracyjnymi. W winiarni znajduje się też wentylacja grawitacyjna. Znajduje się tak zwany loch nasłuchowy, który grał w filmie Tajemnica twierdzy szyfrów. Jednak jest to tylko atrapa. Sam loch znajduje się na przyziemiu, co widać po otwarciu drzwi barokowych wiodących na dolny dziedziniec. Z lochu wiedzie najdłuższe tajne przejście udostępnione dopiero w 2012 roku do zwiedzania. W lochu ma początek też przejście do części dziś niedostępnej, w której znajdują się sklepienia gotyckie. Zachowane są tu oryginalne drzwi barokowe wiodące na dziedziniec dolny. Niewątpliwie Czocha daje się zapamiętać dzięki kinematografii. To w zamkowych murach rozgrywały się akcje filmów Gdzie jest generał, Wiedźmin, Dwa światy, Święta wojna, Tajemnica twierdzy szyfrów, Marion, Królowa złodziei, Legenda, Dywersant czy Sensacje XX wieku. Kolejną formą sztuki filmowej połączoną z utworem muzycznym jest teledysk, a i tych nie brakuje w medialnym dorobku zamku. Za czasów Ernesta Głeczowa pełniła rolę swoistego ekranu, który miał oddzielać część mieszkalną od wielkiej energii, jaką miały generować symbole i rzeźby umieszczone w różnych komnatach zamkowych części reprezentacyjnej. Współcześnie znajdują się tu portrety piastów. Są to dzieła artystów Wojska Polskiego, którzy tworzyli podczas spotkań artystycznych, jakie przez wiele lat odbywały się w zamku. W komnacie znajdują się trzy tajne przejścia. Pierwsze wiedzie aż do lochu filmowego. Drugie łączy się z tajnym przejściem w jednej z komnat pokoi zamkowych. Trzecie tajne przejście prowadzi do komnaty książęcej chodnikiem wartowniczym przez dziedziniec, na którym jest studnia niewiernych żon.
chata przebudowana w stylu późnego neogotyku. Świadczą o tym strzelistości typowe dla tego stylu – pinakle i różyce. Choć strop komnaty wykonano w stylu neorenesansowym. W komnacie znajduje się wiele symboli związanych z masonerią – kogut, paw, pelikan, myszy, znaki runiczne oraz sowa. Widzimy w niej także łoże, do którego nie wchodziło się po bokach, ale przez wejście z przodu łoża. Wejście z przodu łóżka do niego miało zapewnić przepływ energii nagromadzonej w komnacie. Według legendy łoże wyposażone jest w zapadnię, pozwalającą po uruchomieniu dźwigni zrzucić śpiącego do lochu. W komnacie stoją też krzesła skórzane z herbami rodów pomorskich, które zagrały w filmie Tajemnica twierdzy szyfrów i Gdzie jest generał? Są też w niej witraże wykonane przez Stritta z herbami rodów zamkowych i bogatą symboliką. W komnacie znajduje się też przejście do pokoju córek. Niestety częściowo zamurowane oraz szafy ubraniowe, gdzie znajdowała się tajemna skrytka rozpruta przez nieznane osoby. Za komnatą znajduje się garderoba, w której to po otwarciu skrzydeł drzwi widzimy piękne lustra i sala zmienia się w salę lustrzaną. Łazienka z oryginalnego wystroju posiada toaletę i urządzenie do hydromasażu. Reszta oryginalnego wyposażenia znajduje się w Muzeum Podzamcza. W komnacie mieszkały córki Ernsta i Józefiny w początkowym okresie swego pobytu na zamku. W niej znajduje się zamurowane tajne przejście. Pokoje urządzone są w stylu secesyjno-eklektycznym. Strop w pokoju dziennym jest stropem neorenesansowym, belkowym, z bogatą symboliką zwierzęcą odnoszącą się do symboliki masońskiej. W komnacie córek istniało też przejście do pokoju córki przy komnacie książęcej. Dzisiaj zamurowane. Ściany komnaty zdobią zdjęcia rodziny Głuechowa od wnuczek, córek, po zdjęcia właścicieli zamku, Józefiny i Ernsta. W pokoju znajduje się też list Józefiny do swojej pokojówki, w którym to liście Józefina prosi o przywiezienie jej drogocennej biżuterii na bal do Drezna. Wśród biżuterii wymienia ona diamenty, perły, złote kolie, pierścionki i bransoletki. Sam pokój córek częściowo znajduje się w wykuszu neorenesansowym, który powstał podczas gruntownej przebudowy na początku XX wieku. Wykusz neorenesansowy widoczny jest tylko od strony Jeziora Leśniańskiego. W pokoju tym nakręcono też wiele filmów o tajemnicach zamku Czocha. Biblioteka została przebudowana w stylu gotyku Tudorów. W niej znajdują się książki przywiezione w 2002 roku z biblioteki w Jeleniej Górze, która przed rozformowaniem przekazała je zamkowi. W bibliotece znajdują się też dwie kolumny, męska i żeńska, a w rycie masońskim nazywane rzędem południowym i północnym. W bibliotece są też witraże wykonane przez Edwarda Stritta, na których widać znaki masońskie. W bibliotece znajdują się też ciekawe symbole, między innymi alef, symbol imienia Boga Jehowa, kołatka, która służyła podczas ceremonii masońskiej, jest też symbol nieskończoności ukryty w kłamce drzwi. Trzy schody w sali mówią o trzech rytach wtajemniczenia ucznia, czeladnika i mistrza.
Z biblioteki wiedzie kolejne tajne przejście do komnaty książęcej i do sali portretowej. Ta kiedyś była biblioteką. Bibliotek na zamku było 9, w tym jedna w podziemiach zamkowych i jedna na trzecim piętrze zamku. Niektóre źródła podają, że księgozbiór zamkowy liczył około 90 tysięcy woluminów. Dziś w sali widzimy malowidła wykonane na płótnie, blejtramy na ścianie. W rogu sali pod portretami Ernesta i Józefiny znajduje się jedno z dwóch tajnych przejść wiodące do zbrojowni. Po prawej stronie od portretów jest malowidło przedstawiające Terpsychorę, muzę tańca i śpiewu churalnego. Przed nią klęczy rycerz z rodu von Nostitzw. W rogu malowidła zamek Czocha, stan sprzed 1793 roku, w którym to budowlę strawił ogień. Zamek został odbudowany po 5 latach i wrócił do czasów swojej świetności. W części środkowej kominek neorenesansowy, nad którym widnieje malowidło przedstawiające Archanioła Michała walczącego ze smokiem, diabłem, szatanem i leżącą Maryję. W sali naprzeciw kominka mamy malowidło przedstawiające muzę Uranię, która wskazywała, jakie książki znajdowały się na półkach pod nią. Pozostałe przedstawienia alegoryczne również odnosiły się do pozycji książkowych, jakie były pod nimi. Poprzez to łatwiej było wyszukać odpowiednie książki. W glifach okiennych mamy malowane popiersia poetów starożytnych i nowożytnych. Jest tam między innymi postać Giodego, który był masonem, a potem iluminatem. W sali marmurowej wisiał niegdyś wielki zbiór ikon. Z lewej strony od wejścia do sali znajduje się wejście do tajnego przejścia, najdłuższego na zamku Czocha. Z sali marmurowej schodzimy do zbrojowni zamkowej. Dawno temu w XVI wieku panował na zamku właściciel o imieniu Johann, który miał żonę, piękną Ulrykę. Kobieta miała długie, wijące się blond włosy i błękitne oczy. Obydwoje kochali się ogromnie. Pewnego razu Johann, który był posłem, otrzymał od króla misję do spełnienia. Wyjechał do zamorskich krajów, a do zamku do żony powrócił po 2 latach. Po powrocie na moście przed zamkiem powitali go służący wiadomością, że Ulryka go zdradzała. Johann początkowo nie uwierzył w rewelację służby, gdyż wiedział, że żona go bardzo kocha. Poszedł do sypialni żony i na łożu obok niej zobaczył malutkie dziecko. Było za małe, aby mogło być jego dzieckiem. Już wiedział, że patrzy na dowód zdrady. Johann zszedł do sali marmurowej przy kominku. Przesiedział całą noc i rozmyślał, co ma uczynić. W tamtych czasach karą dla niewiernych żon była śmierć w studni. Znał zwyczaj, jednakże nie przestał kochać żony i nie chciał jej zabijać. Nad ranem przyszła pora na podjęcie decyzji. Kazał Ulrykę utopić w studni na zamkowym dziedzińcu, a dziecko zamurować żywcem w kominku w sali marmurowej. W ciemne i bezchmurne noce słychać nieraz jego cichy płacz dochodzący zza kominka. Wtedy ze studni wychodzi duch Ulryki i matka spieszy do sali marmurowej, aby dziecko swoje utulić. Za czasów Ernesta Głeczowa zbrojownia znajdowała się tak naprawdę w całym zamku. Dzisiejsza zbrojownia powstała na początku XVI wieku.
W niej znajdują się repliki uzbrojenia wykonane w 1983 roku przez Metaloplastykę w rocznicę bitwy pod Wiedniem oraz zbiory zakupione przez zamek. Poza zbrojami i uzbrojeniem widzimy także chorągwie Piastów Śląskich. Wśród nich chorągiew księcia Legnicko-Brzeskiego. W sali znajdują się miecz, zbroje, tarcze, hełmy, napierśniki, broń drzewcowa oraz makieta zamku Czocha. Oryginalna makieta znajdowała się w muzeum w Lubaniu. Makieta po II wojnie światowej zaginęła. W zbrojowni mamy też jedną z wielu zapadni zamkowych. W sali łączności mamy wystawę sprzętu łączności używanego przez Wojsko Polskie w okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Sprzętu tego typu używali także żołnierze na zamku Czocha w latach bytności na nim. Są tam telefon polowy, łącznica polowa, radiostacja, tranzystorowy wykrywacz, telefon polowy, telefon Siemens na korbkę, wzywak do dalekopisu, radiostacja, urządzenie pomiarowe linii telefonicznych, centrala telefoniczna. Kolejna wystawa to wystawa skarbów zamku Czocha odnalezionych podczas remontu zamku w 2015 roku. W sali widzimy aparat tlenowy i pompy wodne. Widzimy także silniki do nich firmy Siemens. Turbina z silnika Waltera, która najprawdopodobniej jest z silnika rakietowego. W sali są też zdjęcia i plany przywiezione z Brobak, Instytutu Zamków Niemieckich oraz Archiwum Państwowego w Bolesławcu. Zdjęcia przedstawiają pracowników przebudowujących zamek. Zdjęcia zrobiono w 1911 roku i widać na nim także górników. Tuż obok zdjęcie systemu wachtowego zamku Czocha, który składa się z baterii, zegara, rejestratora i 19 punktów kontrolnych, niespotykanego na innych zamkach i pałacach. Widać tam także najnowsze odkrycie zamku z 2016 roku, kiedy to dokonano odsłonięcia przejścia do winiarni. W dalszym ciągu towarzyszą nam zdjęcia pokazujące wielki przepych zamku za czasów Głeczowa oraz kolejne skarby zamku Czocha ze skrytki odkrytej w 2015 roku. Widzimy też dokumenty mówiące o rozpruciu skarbca w październiku 1945 roku oraz o tym, kto w lutym 1946 roku wywiózł skarb. W rogu znajduje się wejście do skarbca. Poprzez analizę wyglądu skarbca można stwierdzić, że jest on skarbcem oryginalnym, o parze drzwi stalowo-betonowych zamykanych na zamek szyfrowy, który, jak ustalono w latach 50., otwarto przez kasiarzy ze szkoły lwowskiej. Drzwi w żadnym wypadku nie mógł otworzyć ślusarz amator. Skarbiec i włamanie do niego zostały barwnie opisane przez pana Krzysztofa Konkolewskiego.